To trzeba uwiecznić. I tu, tu po prawej stronie to jest wskazanie temperatury. 7 września, środa 2022, plus 3,3 stopnia. Po prostu czuję się bardzo zimno. Tak, szron. Przymrozek był. Po prostu zamarznięta trawa. Zgadza się. Mam skalibrowany na 100% idealnie termometr elektroniczny, który mierzy temperaturę na wysokości tutaj, na odkrytej werandzie, na wysokości gdzieś 2,5-3 metrów. No to on wskazuje tu POW, to jest powietrze, plus 3,6 stopnia. 7 września 2022. Od kilku dni paliłem w piecu, zaraz tutaj rozpalam po prostu, żeby jeszcze rano dzisiaj pogrzać dodatkowo, bo tak przez kilka dni dogrzewałem już sobie dom na wieczór. No a teraz jeszcze będę już od teraz, przynajmniej niektóre dni, dodatkowo rano rozpalać w piecu. Szumią wentylatory wyciągu spalin, na początku bardzo mocno, bo przy rozpalaniu zawsze bardzo dużo pary wodnej się wydziela. Para wodna ma to do tego, że 200 razy większa objętość spalin jest, więc trzeba mocno wzbudzać ciąg, a u mnie to wygląda tak, że po prostu na kłąb pary wylatuje. Bez tego wyciągu to by z pieca na boki wylatywało. O, to jest pomysłowy Dobromir. Było słychać, wentylator zmniejszył obroty. Po prostu na 3 żarówki w szereg taki przełącznik zmiany obrotów silnika. Bardzo proste, każdy może to sobie zrobić w 10 minut. Połączyć kilka żarówek. No i w piecu ja byłem wziąć sobie gorący prysznic, bo jak jest zimno na zewnątrz, to lubię tak dzień zaczynać. No i w piecu tutaj fantastycznie już się pali. Ciepło i idzie do podłogi, do grzejników w domu i codziennie dogrzewa się mnóstwo wody do podprysznic, do łazienki. To jest właśnie zaleta tego, jak samemu się sobą zarządza. Można sobie grzać kiedy się chce, ile się chce. No i z własnego drewna, którego więcej rośnie niż by się zużyło. No, sprawa tylko tego, żeby się chciało i miało energię na ścinanie tych drzew, cięcie, układanie. Już czyściutkie spaliny, prawie zupełnie przezroczyste. Ile tam ja pod prysznicem byłem? Z 10 minut. Także już, o tak, idealnie czyste spaliny. Piec rakieta. Niedługo zacznie prąd płynąć, jak słońce pójdzie wyżej. Dynie wyglądają raczej jak nie zamarznięte. Zawsze po takich mrozach pierwszych to te liście dyni były takie już oklapnięte na ziemi. No to może dynie na razie przetrwały. To jest świetny patent dodatkowy przy okazji grzania domu. Zawsze robię sobie rano garnek wrzątku na tym ogniu w komorze pieca. Dzięki temu znacznie, kilkakrotnie mniej gazu zużywam na potrzeby kuchenne. A i tutaj dorzucanie drewna mam obecnie od góry. I do tej komory tego pieca rakieta tam wrzucam po prostu od
odcinki gałęzi, sztapy drewna. Też fajne, naprawdę takie bardzo duże sztapy można wrzucać. I to się elegancko pali. To są ogromne sztapy, jak na takie malutkie palenisko. Tutaj wkładam taką półeczkę, na tę półeczkę garnek. A jak w środku ogień się mocno pali, to za 3 minuty będą 3-4 litry wrzątku. Ten wrzątek od razu w termosy sobie nalewam i później zrobienie jakiejś zaparzanki czy czegokolwiek, gotowanie do wrzątku. Dzięki temu zużywa się dużo, kilkakrotnie mniej gazu, no bo trzeba podgrzać do wrzątku, załóżmy w termosie będzie 85 stopni, na przykład temperatura wody po jakimś czasie, no to tylko o 15 stopni trzeba zwiększyć do tych 100, a później na podtrzymanie gotowania to już minimalnie gazu potrzeba, a gdyby brać wodę z kranu, no to gorąca woda, no to powiedzmy, żeby miała 50 stopni z kranu maksymalnie, a zimna woda 10-12, no to żeby to podgrzać do 100 stopni, to potrzeba wtedy bardzo dużo energii. Odczarowywanie mitów na temat pieca rakieta. Otóż piec rakieta, jego sedno to jest palenisko. Nie jakaś beczka na wierzchu, nie jakaś ława ocieplana, tylko palenisko. I z tego paleniska możemy sobie, owszem, ocieplać beczkę, ocieplać ławę, ocieplać piec chlebowy, postawić na tym piec do wypalania gliny, gotować różne potrawy, zależnie od tego, czym dysponujemy, co potrzebujemy, jakie mamy możliwości, zasoby. I u mnie tak, te spaliny idą sobie tutaj przez komorę, w której można gotować potrawy. Ta klapa się otwiera. Później jest ten piekarnik do gotowania, do dochodzenia kasz albo gotowania na tak zwanym małym ogniu. No a sedno tej całej mojej instalacji to jest to, że te spaliny zakręcają w dół i tu za tą aluminiową pokrywą jest wymiennik ciepła cieczowy. Tak jakby cztery grzejniki takie płaskie obok siebie włożyć, długie, szerokości pół metra, wysokości metr, połączone hydraulicznie, szczelnie, w środku krąży glikol, jedną rurą on sobie przychodzi z domu chłodny, tu spaliny gorące jak lecą w dół, to ogrzewają ten glikol, no i gorącą rurą i idzie później gorący glikol do zasilania instalacji domowej. Bardzo ważny element samowystarczalności energetycznej w dzisiejszych czasach. Własny prąd ze słońca, bezpłatny, zawsze kiedy tylko słońce świeci. Ja mam tylko te dwa panele, bez akumulatorów na razie. No i w czasie, kiedy słońce mocno świeci w dzień, to tutaj na tej południowej połaci dachu, jak one leżą, to mam z nich moc w sumie ponad 300 watów. No to już jest konkret. Wszystkie takie najmniejsze drobiazgi typu telefony, ładowanie laptopa, jakaś mała pompa obiegowa do instalacji ogrzewania w domu, da radę zasilić. Co jest bardzo ważne, no dla mnie przynajmniej, żeby mieć ten prąd niezależnie od elektrowni. A obecnie jest taka polityka od wielu lat, że akwizytorzy namawiają ludzi na instalacje fotowoltaiczne prądu ze słońca, zależne od elektrowni, to znaczy ta elektronika ma w środku blokadę tego rodzaju, że jak prądu z elektrowni nie ma, to nie można wtedy
z własnego prądu z paneli korzystać do domu. Po prostu odcina panele. Co w moim przypadku na przykład jest bardzo ważne w sytuacji, czy jak się kable by gdzieś z powodu upadku drzewa czy innej wichury urwały, albo wojna kataklizm, no i nie ma prądu, no i co? Mimo, że słońce świeci, to wtedy ludzie nie mogą korzystać, mają zablokowany prąd z paneli do domu, więc no ja przynajmniej bardzo polecam taką instalację z taką elektroniką, która umożliwia korzystanie z własnego prądu niezależnie od elektrowni. Są i takie rodzaje instalacji, tylko trzeba to po prostu z akwizytorami ustalić, że my chcemy taką instalację i dodatkowo jeszcze akumulatory, żeby sobie naładować, kiedy jest nadmiar prądu i żeby móc z niego korzystać po południu, w nocy, nad ranem, wtedy, kiedy akurat będziemy potrzebowali. No to to jest na sytuację, kiedy nie ma prądu z elektrowni z jakiegoś powodu. A akumulatory też się przydają do polepszenia ekonomii, no bo kiedy prąd potencjalnie może energia płynąć z paneli w dzień, jak słońce świeci, a my jej wtedy nie wykorzystujemy, to można tę energię zmagazynować w akumulatorach i później korzystać z tego prądu z akumulatorów, zamiast brać z licznika z elektrowni. No to taka moja strategia.